Jaki słoń, ale ma kości. Czy wiecie, że Nong Nooch Tropical Garden to najpiękniejsza atrakcja w Tajlandii? Ja bym chyba jeszcze powiedział, że największa obszarowo atrakcja w całej Tajlandii. Sam parking jest tak ogromny, że można się zmęczyć od dojścia z punktu gdzieś tam, gdzie zatrzymuje się autobus, do miejsca, gdzie kupuje się bilety, a co dopiero zwiedzenie całego tego parku. Można tutaj zobaczyć przepiękne motyle, przepiękne ogrody tematyczne z mega roślinnością i wszystkie dzisiaj te atrakcje właśnie Wam pokażemy w tym vlogu. Także jeśli jesteście zainteresowani takimi miejscami i podobnymi, to koniecznie subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. I jeszcze koniecznie podzielcie się później w komentarzu, które z tych ogrodów, roślin i atrakcji, które tutaj zobaczymy, podobają Wam się najbardziej. Także koniecznie zostańcie na dłużej. Przejdziemy przez pawilony z motylami, przejdziemy przez dolinę z dinozaurami, przejdziemy przez inne ogrody tematyczne, takie jak francuski, włoski i ogrody botaniczne, gdzie zobaczymy przepiękną roślinność. Ja już właśnie jestem przy pierwszym... Gdzie? Jeszcze dopiero jesteśmy przy kasach, ale tutaj akurat poszła Emi z Dorotą zobaczyć, jaki kwiatek sobie dzisiaj stąd kupimy. Także zaczniemy od Doliny Motyli. Jak tylko przejdziemy przez kasy, na pewno będzie ciekawie, także zaczynamy. Tutaj przed wejściem, tak jak widać, wiele różnych kwiatów i roślinności, które można sobie zakupić. Niesamowicie wielki obszar, niesamowita roślinność i różnorodność. Po prostu bije po gałach w pierwszych sekundach, jak tylko się tutaj wejdzie i przyjedzie. Niesamowicie ogromny obszar, który robi mega wrażenie. Kaktusy i inne. Coś widziałyście ciekawego? Tak, tutaj są te kaktusy, które mi się podobają, z tymi kwiatkami, bo zawsze miałem być z kwiatkami. Jest to choćby jedną rzecz. Czekaj, tylko się zatrzymam na sekundkę, żeby można było się przyjrzeć tym kaktusom. Dzisiejszy film może być bardzo długi lub podzielony na dwa odcinki, bo coś czuję, że tu będzie naprawdę dużo zwiedzania. Co to jest? Paprotka taka? Nie wiem, ale tak wygląda. A, nie? Takie liście. A, tak. O jacie, ale tu będzie się dzisiaj działo. Dobrze, że przyjechaliśmy tak wcześnie, bo jest godzina 10:15. Aha, no, jest godzina 10:15, miejsce otwarte jest do 18:00, mam nadzieję, że zdążymy wszystko zobaczyć, co chcemy. Pokazywałeś do te bonsaje? Jeszcze nie pokazywałem, ale przez ogród z bonsajami też będziemy przechodzić. Ten jest też fajny, nie? Co kiedyś mieliśmy? No, ten jest fajny, no, tego lubimy. Bonsaje też są piękne. On duży, ja właśnie mówiłam, tam jakiś taki malutki trzeba kupić, żeby mieć dużo czasu na ten. No, te tak sztuczne. 100 batów, całkiem rozsądna cena. No i tańsze były za 20. Tak? Tak. Aha. Tata, chodź pokazać tego bonsaja. Kurde, one tak nawet zakwitają? No. O jacie. Cukas, jakie no. Fajne, grube takie. No, nieźle. Kurczaki. Mama, widziałaś, że one zakwitają? 350 batów. Patrz, to sobie nie całkiem niedużo. 40 zł za takie drzewko bonsai to chyba niedużo. Przynajmniej tak mi się wydaje. To nie jest bonsai, tylko jakaś inna odmiana. Może jakaś oszukana. Może jakaś oszukana, chociaż tutaj raczej oszukanych rzeczy nie ma, tylko co najwyżej my się na tym nie znamy i może to wcale nie jest to, ale... Ale tutaj raczej jest wszystko real. No. 35. No właśnie, to jak tu są po 50, po 5, 6 zł, takie, po 4 zł, to może i bonsaje są po 40. Ale naprawdę, według mnie tutaj jest bardzo tanie. Tu za 25, za 30, znowu za 25. No. Dobra, zbliżamy się do kas. Bilety mamy kupione przez internet, online. O kurde, już pierwszy motylek jeszcze taki. O, nie, skrzydło tylko. Ale bardzo ładne. Kolejne takie samo. Motylki pogubiły skrzydełka. Także są w takich samych kolorach. Mam nadzieję, że przez właśnie kasy przejdziemy gładko, szybko i sprawnie.
dużo wycieczek. O, jakieś dzieci nawet przyjechały, chyba ze szkoły. Dinozaury. Można napić się kawki. No, ten się dopiero wykluł. Idźmy dalej w stronę kas. Właśnie w sumie nie wiem, czy w stronę kas, bo jak skoro my mamy kody QR, to może możemy iść tutaj. Zaraz się dowiemy. Pan poinformował nas, że jeśli mamy kupione bilety online, to musimy udać się do okienka 9 i tutaj nam wydadzą normalne bilety, dzięki którym będziemy mogli przejść przez bramki. Także już stajemy w kolejeczce i wchodzimy do środka. Tak jak zresztą też tutaj jest napisane, od kasy 9 do kasy 10 są online ticket, więc tutaj właśnie dobrze już stoimy. Tutaj są tour agent, no i jeszcze tikety inne. Hello! Na szczęście Emma załapała się na osobę dziecko. Pobaliśmy się, że może z racji wzrostu, bo tutaj na wzrost patrzą, będzie trzeba kupić jej bilet normalny, ale na szczęście przeszło na bilet dziecięcy, także wszystko gra. 1000 batów musieliśmy zapłacić za 3 bilety, 2 dorosłe, 1 dziecko. Okej, chodźcie skanować. No dobra, nie wiem, czy te bilety jeszcze będą nam do czegoś potrzebne? Nie. Ale schowaj może. O, ja ci, jakie auto. Chodź zobacz. O, Dorota. Toalety na samym początku, jakby ktoś potrzebował. Non Knutsch Tropical Garden. Niesamowite miejsce. Jeszcze dodatkowo można wpaść tutaj na pokaz słoni. Można sobie kupić bilety, które z przewodnikiem i autobusikiem, żeby sobie pojeździć. My mamy taki normalny, żeby sobie pochodzić na spokojnie, kamerą ponagrywać. O, ale fury. Co to za fury? To chyba te z... Jurassic Park. O, kurde. Pan Hawk. O, jakie opony. No, taki by nam się przydał. Żebyśmy zapojeździli po Pattaji. Tak, tutaj są jeszcze kaktusowe gardeny. Chodź tam do pana. Kaktus Garden. Jako pierwszy? No dobra, to załatwmy ten Kaktus Garden. Kaktus Garden jako pierwszy. Właśnie jakaś mapka by nam się przydała, żebyśmy wiedzieli, gdzie iść. Tak. Ile kaktusów. Ujacie, to wielkie. Wielkie, wielkie. Ale fajowe miejsce. Kurczę, jakie kaktusy. I love Non Knutsch Pattaya. Co tam? Co chciałeś powiedzieć? Złościł, jest cały czerwony. Jak ktoś się lubuje w roślinności jakiejś takiej, jak kaktusy, jak jakieś paprotki, palmy i inne jakieś tam wszystkie georodzaju rośliny, no to to jest raj zdecydowanie dla takiej osoby. Wow, co to jest za kaktus? Zrobimy sobie zdjęcie mapki, żebyśmy wiedzieli, jak się tutaj poruszać, w którą uliczkę skręcać, bo przecież to jest mega ogromne. Gdzie by się nie chciało pójść, to wszędzie są kilometry. Tu jest co? Garden in the Sky. Dobra, tu musimy sobie zrobić zdjęcie mapki. Zrobione. Poprzyklejane kamienie. Wow. Garden in the Sky. Patrz, ile tutaj jeszcze jest różnych paprotek, jakichś rzeczy, gdzie można pochodzić. Mega dużo rzeczy. Nie, no my idziemy tu, nie? My idziemy... Gdzie teraz pierwsze miejsce? W jakiś tam garden i potem będą butterfly. Aha, dobra. No, prześlicznie.
Tutaj z gliny, czy z czego to jest zrobione? To wygląda jak takie stworki z bajki, nie wiem jak się nazywa. No. Ale podobne bardzo, to była taka bajka, nie wiem jak się to nazywa. Nie wiem, jakby ktoś sobie chyba chciał w ogrodzie to tak jakoś w takim stylu chyba zrobić, co? Tutaj patrz, jakie dzbany jakieś, ojacie, jakie dzbany. Nieźle. Kurde, dobre buty to podstawa, żeby tutaj mieć jakąś czapkę. No ja akurat nie mam. Dobrze, że chociaż ty masz. No to czekaj, zobaczę jeszcze raz na tą mapę. Dobra, jeszcze raz wracamy jednak do punktu. To była droga i drogą się nam nie idzie, tylko takimi i tymi. No idzie się in the sky, czyli po takich korytarzach, schodach, o właśnie takich tych. O, no rzeczywiście kapie. Czekaj, ja też chcę, bo na mnie nie. Lot. Patrz tam po lewej, co tam się dzieje po lewej, co to za... No, jakaś sala taka ogromna. Setki krzeseł. A my idziemy górą. A nie dołem. Idziemy tu. No fajnie, że jest zadeszenie tutaj. Ej, nie idziemy tam, idziemy tu. To jakby na skróty troszkę. Przez te ogrody i tam dojdziemy do motyli. No fajne w tym miejsce. Już wiem, że będę polecać. Pada? Gdzie pada? Responsibility in this world, but if you're young and smart, you should know better. Coloradizaurus. To tutaj znawcy dinozaurów by też się poczuli jak w raju. Kurczę, ile tu jest różnych gatunków wszystkiego. No bo to właśnie można sobie tak później u siebie w ogrodzie gdzieś poustawiać. Jakbyś sobie chciała kupić. To jest Colorus dinosaurus. O, no rzeczywiście. No, takie duże wiatraki są. I też rozprzestrzeniają cały czas tą wodę, która idzie na te rośliny. Tutaj piękne palmy. No i elegancko, że się idzie pod zadaszeniem. Kurczę, fajnie wieje, przyjemnie, miło. Panda? Marchewka. Marchewka? No. Pan marchewka. Na głowie, a na głowie miał kaktusy posadzone. No, pani marchewka. No, tak jakby miał futro, no. A widzieliśmy chyba takie ostatnio gdzieś we Włoszech, czy gdzieś jak byliśmy. A tu pan w wiaderku siedzi z kaktusami. Nie wiem, że to nie wolno. Wow, ile rośnie. Co to jest? Neckwen raptor. Wygląda jakby miał takie trochę te, no takie trochę jak kurczak. Na raz to chyba tego wszystkiego w ogóle nie da się schodzić. Chyba raczej warto tu przyjechać ze dwa razy. Nóżka. Ktoś go może ugryzło. Może coś go zaatakowały inne dinozaury. Patrz, jaka tu palma wielka. Jakie ma liście. Ogromne. I twarde, kurde, jakie twarde liście. Harmonijka taka. No, ale nie taka. Ale twarda. Kurde. Ale pięknie. No, na dworze dzisiaj mega pogoda. Słońce pełną parą. Gorąco.
Co to jest? Butterflye tu chyba są. Tutaj, wzgórze? Wzgórze? Chyba nie, chyba za blisko. Chociaż może. Zobacz, para w sumie tam lata, no. No, w sumie tutaj latają jakieś. No zaraz zobaczymy, gdzie jesteśmy. Są różne takie rzeczy, żeby usiąść, albo tam. Gazele są nawet. No i tam są też. Ale tu dużo rzeczy się dzieje. Patrz, ile tutaj jest z kamieni zrobione. I to wszystko z kamieni poukładane. No. Nieźle. Ktoś musiał być dobry. Patrz, tam pan maluje dinozaura. No. Koloruje go. Znaczy teraz to chyba go impregnuje, zabezpiecza, tak wiesz? Bo takim chyba lakierem bezbarwnym go maluje. A patrz, to są takie doniczki nawet chyba. Widziałaś? No patrz, tutaj są, tutaj to są takie doniczki wielkie. I tam na górach, na górze jej jest kwiatek. Patrz, jakie ma zęby jakieś dziwne na wierzchu. Jak jakiś pies. Trochę jak aligator jakiś. Mhm. Rekin to oglądałaś wczoraj, rekiny, co pożerały ludzi. Rekiny w Sekwanie, tak? Na Netflixie, jakby co. Jak ktoś chce oglądać Szczęki razy trzy, Szczęki, trzeci odcinek Szczęk, to na Netflixie rekiny w Sekwanie. Szczęki to był kiedyś taki film o rekinach. Tak, Dora? Szczęki, nie? Się nazywał? No. Ale gdzie ktoś się napracował? No. Pieniędzy tyle wydał na pewno? Kurde, w ogóle... Tyle tych kwiatów tu porozwieszać, porobić to wszystko. Ja pierdzielę, posadzić teraz, ale dbać o to. Ściana, boż. No, tu same te ściany wyłożyć z kamyczków, ile to pracy. No, żeby zrobić każdy szczegół. Mhm. Się ani razu nie pomylić. I żeby wyszły z tego takie ładne, kurcze... Obrazy. Postacie. Budynki, co to jest za futro? No to takie dość znajome jest, powiem ci. Kurczę, tam normalnie tak z kamieni jest ładne, szczegółowo poukładane, że mega. Coś tu jest nie tak, biało-czerwona flaga. A to Slesarus może żyły w Polsce? Nie wiem. Italii, a, no. Rosjan, Russia, England, Ameryka i France. Mhm. A, i tutaj znaki rozpoznawcze. Italy, Netherlands, Switzerland, Iran. Może i Polska by była w takim układzie. Jak tyle z Europy, kraji, Ameryka, Iran, Holandia, Szwajcaria. Jest Polska? Katar, Hiszpania, Turcja, Saudi Arabia, Dubaj. Ale pachnie coś. Ktoś tu, jakaś gdzieś restauracja w pobliżu. Jakimś czosnkiem smażonym pachnie. Dora, co? O. Czosnek smażony, czy co to? A ciekawe, jaki znak rozpoznawczy byłby w Polsce. Myślę, że Pałac Kultury. Pałac Kultury? Dobry pomysł. No właśnie, bo tu, tutaj już jest Laos, Wietnam, Kambodża, Birma. Wycofane, bo tam jest zejście. No właśnie. To chyba tam pójdziemy, Dorka, wiesz? W tamtą stronę. Woda? No widzisz, były Niemcy tak blisko. Włochy. No tutaj jakieś ryby takie, no. Jakiś ptako coś. To jest grippia. Co to jest? Grippia. Grippia, no. Chodźmy, bo ja chcę zobaczyć te modele. Ej, patrz, my zawsze mówimy, że w Tajlandii jest zawsze sobota, nie? Mhm. Patrz. Saturday Buddha, Thailand. No to wszystko jasne. Jest Tuesday Buddha, to jakiś inny kraj, a to jest Saturday. To jest... Jak Tajlandia, to sobota. No. Walking Street, Soi Bukao, Soi 6. No właśnie, Tajlandia. Najpopularniejsze miejsca na sobotę w Tajlandii. W Pattaya. Buddha, Buddha, Buddha. Ktoś to ostatnio pisał w komentarzach, że to muzułmański kraj. Jak to Buddha jest. Buddha to nie muzułmanie, jakby co. A tych muzułmanów to troszkę może i jest, ale na południu. 1000 kilometrów stąd. Tutaj tylko Budda. O, patrz, jakie żyrafy. Żyrafy? A my właśnie chodzimy takimi, o. Takimi. Co to są takie zielone na wodzie? No to są te, kurcze, na Phuket były te lilie, czy co to, jak to się nazywało? Lilie wodne. I na Phuket przecież była to taka restauracja. Pamiętasz, byliśmy... Kasia? A, no to Kasia. Kasia i Karol. Tak, tak, tak. No i Paweł.
Pozdrawiamy Kasię, Karola, Pawła i Alicję, którzy byli z nami na liliach na Phuket. No chyba nie za bardzo można na tym stanąć. Nie, nie można. Żaby mogą, ale... A ty żaba jesteś, to ty możesz. Patrz, jaki tam żółw. Oj, jaki tam żółw. Tam jest jakby co, można sobie kupić coś do picia i do przekąszenia. Butterfly Hill w prawo. To już wiemy, gdzie mamy iść. Tam są Dolina Dinozaurów, ale to tam pójdziemy za... Ale jest ten Friend Garden. No to tam pójdziemy właśnie zaraz, tylko tu musimy pójść na Butterfly, bo tu są motyle. W prawo są... Zahaczymy najpierw o motyle, a później pójdziemy dalej. Patrzcie, jak tu dalej pięknie wygląda. Tam jeszcze widzę jakieś takie starodawne budynki. Patrzcie, ile to żółwie. Jakie ogromne te żółwie. Ale motyle to będą takie prawdziwe, nie tak jak te żółwie. Czy dinozaury. Tylko motyle będą prawdziwe. To są jakieś giganty z pradawnych czasów. Na patyku? Za 20 baciszów? Tak, ale to chyba mało. Hello. O, Emia, jakbyś była głodna, to tu są te nasze pyszne zupki. Co? No daj. Świnia. No nie, no skąd takie świnie? Co za pork? Co za pork? Ale duży dinozaur. Lew. Z panią lwicą, ale nie mam jak ich od przodu nagrać. Nagramy ich z innej strony później. Później ich nagramy. Tak? Oblizuje się. O Jezus, gdzie żeśmy tu weszli pod tego dinozaura? Kupę zaraz na nas zrobi. Patrz, jaki ma ogon długi. O. Do dinozaurów to my dopiero pójdziemy. O, ale tutaj jest starcie tytanów. Zaraz ci zrobi. Mama ci zrobi, bo właśnie ma telefon wyciągnięty. No. Czapki nie zapomnij. Ale ty. Tutaj mamy jeszcze jakąś kawiarenkę. Orangutany, czy co to mamy? A ja idę w końcu do tych motyli naszych. Ale piękny park. Kolorowo, elegancko. Kurde, właśnie wydaje mi się, że w ogóle z tymi motylami właśnie tu jeden przeleciał. To jest chyba tak, że one po prostu chyba tutaj tylko mieszkają i jakoś widocznie o tej porze roku za dużo ich nie ma. No tutaj latają sobie, można podziwiać, ale to w kamerze to ja wam nie pokażę tych motyli za bardzo. Chyba, że gdzieś będzie jakiś siedział na kwiatku. No bo one tu po prostu latają, ale są takie, że chyba w kamerze to ja ich nie uchwycę. Tam leci jakaś ważka, sobie po prostu latają. Ale jest, w samym słońcu jest tak gorąco. No tam leci taki ładny, duży motyl. Ale to... W kamerze tego chyba nie widać. Ale myślałem, że będzie ich więcej. Tutaj znowu ta ważka. Tam leci motyl ładny. No to na motyle, jak chcecie pooglądać, to musicie przyjechać sami pooglądać. O, tutaj ładny motylek poleciał. Nie, no jest trochę tych w sumie motyli. Tam latają. O, tutaj dwa takie ładne. Kurde. Trzeci za nim, taki żółty, ładny. Czwarty żółty. Ale fajne, taki piąty znowu. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i zostawić łapkę w górę. A jeszcze jedna ważna rzecz, o której w sumie nigdy nie przypominam, że warto nacisnąć jeszcze dzwoneczek obok przycisku subscribe, czyli subskrybuj. Jest jeszcze taki dzwoneczek i jak jeszcze naciśniecie ten dzwoneczek, to za każdym razem jak dodam film, to wyświetli wam się taka wiadomość na telefonie, taki push-up, jak na przykład przychodzi wam SMS albo jakaś inna wiadomość wam przychodzi i wam się takie powiadomienia wyświetlają, to jeszcze zachęcam do tego, żeby nacisnąć ten dzwoneczek. To jak ja nagram film i wrzucę na kanał, to wam się też taka wiadomość pojawi i przynajmniej nic nie przegapicie, tylko będziecie od razu na bieżąco. Jak budę, żeby się ładnie rozpinać.
doszliśmy do stołówki, także też tutaj spore zaopatrzenie jest. No i dobrze, można kupić coś do picia i jedzenia. I'm so sorry. Tam mamy jednego słonia i tu mamy drugiego. Słonie niestety przywiązane. Można się na słoniu przejechać. Co jest? My sprawdzimy, gdzie jesteśmy i idziemy dalej. Tu jesteśmy. I tu zaraz będziemy szli w stronę dinozaurów. Teraz jesteśmy Vivat Restaurant. Tu za chwilę mamy India Cuisine, czyli kuchnię indyjską. Tu właśnie mamy Butterfly, gdzie byliśmy przed chwilką. I będziemy zmierzać w stronę Bonsai Garden. Do Emma chce jeszcze zobaczyć Ant Tower, czyli mrówki. Tutaj Emma jest to Car Colosseum, to może jeszcze tu, ale tu mnie jeszcze ciekawi też Waterfall Garden. Ogólnie tu jest jeszcze jakiś duży staw. Lake to co to jest? Jezioro, tak? Czy coś? Już Emma, sekundę. Tu. O, tu jest jeszcze Stone Age. To można by było zobaczyć. I dinozaury. Dinozaur Avenue. Dinozaur Valley, czyli Dolina Dinozaurów. Czyli jeszcze tu gdzieś pochodzimy, a ogólnie to jest jeszcze sporo innych miejsc do zwiedzania, ale chyba wszystkiego dzisiaj nie damy radę. I jeszcze tu w ogóle jakieś resorty, Garden Villa, wejście drugie i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze jakieś mosty i tak, coś tam, Cactus Garden 2. Tutaj Stone Forest Garden, Cactus Taras. No jest jeszcze mega dużo różnych miejsc. Można nakarmić słonia. Patrzcie, tam jest tych słoni. O kurde, chodźcie, zobaczymy tylko. To słonie jeszcze tam zobaczymy. Nie wiem, no chciałby sobie pewnie być wolny, no. O, jaki mały słonik. A mały słonik co? Nic, chodzi luzem. Nie, przypięty jest do dużego słonia. A duży słoń jest przypięty do pana. No ale dobrze, chociaż nie jest na łańcuchu. I do nogi, i do jakiegoś palika. No, ten mały jest śmieszny, no. A jeszcze śmieszniejsi Chińczycy, którzy podają te banany. Kurde, tutaj ile słoni. Cała wiata słoni. O, zaczyna śmierdzić lekko tymi słoniami. Troszkę zaczyna ich czuć. Pewnie jakieś kubki i siku tutaj było. Nie jedno. No biedne, biedne. Co im zrobić? Kurde, ale tyle słoni. To nie skiełczał, ma tam ten skiełczał. No. Może dlatego, że tam tego pokazka. Tam ma kły, zobacz. O, jakie rzeczywiście ma kły. Jeszcze chyba nie widziałem takiego słonia z takimi kłami. No kość słoniowa, no. Jacie, ale ma ogromne. W ogóle jaki ten słoń jest ogromny. Jeszcze takiego słonia nigdy w życiu nie widziałem. To jest jakaś inna... Ale on jest ogromny. Ale ogromny słoń. Jacie. No ale to... masakra, jak oni na przykład właśnie... Nie wiem, ale takiego wielkiego słonia na oczy jeszcze nie widziałem. Tam pan na nim siedzi, to jest jak jego ucho normalnie. Człowiek jest jak ucho słonia. Jaki słoń, ale ma kości. A czemu te nie mają, a ten ma? Nie wiem, właśnie może to jest... Nie wiem, od czego to zależy. Patrzcie, jaki człowiek jest mały przy tym słoniu. Albo starszy po prostu? Nie wiem. Tak? O ja. Ale byczy słoń, no nie mogę normalnie wyjść z podziwu, jaki ogromny jest ten słoń. Tutaj jest jeszcze jakieś coś
indyjskie, kojarzy mi się z Indiami tutaj, co tutaj można poobserwować. Też fajne miejsce. Ładnie to wygląda. Emma tam słonia po trąbie dotyka. Ewi, za takie rzeczy to się płaci. Ale grzeczny. No, no, no. Ale grzeczny. Tak. No, patrzy na ciebie. Weź mnie to. No. Ale patrz, niby można. Chcesz foto? Podejdź bliżej. No podejdź, nie bój się. Stań z tym. Okej, okej, okej. Okej, okej. Nie bój się. On wie, co ma ci zrobić. Okej, okej, thank you. Thank you. No. No. Ale to gdzie to się daje tego tipa? Where? Elefantowi. Daj, daj słoniowi, daj słoniowi. Dawaj słoniowi tipa, chociaż tyle dobrze. Ale patrz, że ten słoń potrafił trąbą chwycić 20 batów i dać na górę. No, ten ma takie maleńkie. Ale ten słoń jest dwa razy mniejszy. Gdzie? Nie, nie, nie. Dawaj, dawaj ty. Ale co tu został? No nie wiem. Ale fura. Chyba po kupy, ale tutaj muszek. To na pewno przyjechało po kupy. O Jezu. Szambowóz, kupowóz, o tak. Grałeś jak mi położył tu trąbę? No. Okej, tutaj jeszcze wróćmy do tematu motyli, bo właśnie znowu przechodzimy przez to miejsce. Sprawdziłem w internecie, kiedy jest najwięcej motyli. To okazuje się, że jednak w porze suchej, kiedy jest bardziej właśnie suche powietrze i takie troszkę chłodniejsze niby, czyli od listopada do kwietnia, a kiedy później właśnie przychodzi ten już maj, czerwiec i zaczyna się ta pora bardziej wilgotna, mokra, deszczowa, to motyli jest po prostu tutaj trochę mniej. No a teraz jest właśnie połowa czerwca, więc nie są motyle jak najbardziej, ale troszeczkę mniej. Także takie info dla Was. Kiedy jest najwięcej motyli? Najwięcej motyli jest od listopada do kwietnia, czyli warto przyjechać w jakimś styczniu. Dzisiejszy odcinek to mega dużo atrakcji i przepięknych widoków, ale gdybyście chcieli zobaczyć teraz Buddę na ogromnej skale i super odcinek z takiego miejsca podobnego do tego, ale dużo mniejszego, ale przepięknego miejsca, to tutaj pokazuje Wam się teraz film, który możecie kliknąć i obejrzeć. Pięknego Buddy, złotego Buddy na skalę. I ten film Wam w tej chwili polecam, a już niedługo zapraszam do drugiego odcinka i kontynuacji zwiedzania Nong Khnuch Tropical Pattaya. Kolejny odcinek nagrywamy już teraz.